Poranny ogar, bo jest 10:45. Tam widzicie paczuszkę, która dzisiaj zostanie nadana. Spokojnie, nie będę tak jechał do mety. Teraz wam wyjaśnię, o co chodzi. Jeśli chodzi o ultra, to nie można sobie na przykład nadać paczek i sobie ich odbierać na trasie. To jest niedozwolone. Ale jeśli zdecydujemy, że mamy czegoś nadmiar, to możemy to jak najbardziej wysłać. Ja tam mam tak, tą ładowarkę moją mocną, ciuchy zbędne i tak dalej, i tak dalej. Ciach. I otwiera mi się skryteczka. Jak złoto wchodzi. I wiecie, co jest najlepsze? To jest jakieś pewnie 3 kilo mniej teraz. Kończymy na dziś. I lecę na, może nie lekko, ale jednak no zobaczcie sobie na bagażnik pełny. No jednak mniej zajmuje miejsca w tym momencie. Dobra, jaki sklep potrzebuję zaraz? Muszę uzupełnić płyny wszystkie i pędzę dalej. Ważniejsza miejscowość na całej trasie, tam jakieś Torunie, nie Torunie, to walić to stary budko, może najważniejszy. No tak myślałem właśnie, że staniecie. Wiadomka. Jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie sam. Jechaliśmy na odcinki bardziej takie piaskowe, nie tragiczne, ale że zwalnia, to czas na zjedzenie. Mam akurat parówy. Kurde, nie pamiętam tego odcinka zeszłego roku. No takie się robi teraz bardziej przygodowe. No i cholery go nie pamiętam, a jestem na pewno na dobrej ścieżce. Zresztą widać to po śladach. Są te płyty. Ja je pamiętam doskonale. Jedne z najbardziej nierównych na całej trasie Wisły. Kocham województwo kujawsko-pomorskie. Bum, 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 bum. Cześć koniku, a co ty takie oczko masz za ten? Dlaczego? On świata nie widzi. Po coś tak konikom robi, kto wie? Ten też. Może one są porwane. Ciekawa sprawa. Chwilę musimy poprowadzić bez piach. Ale przed chwilą miałem duży stres, że zaraz odpadnę z wyścigu, bo zaczęło mi tylne koło coś strzelać. Się okazało, że koło się rusza na boki. Ale okazało się, że poluzowała się oś tylna. I teraz ją dokręciłem. Wszystko śmiga, więc nie odpadam. No tak szczerze, jakbym na tym etapie odpadł, to czy to Torunie jest blisko, bym pojechał do serwisu. Ale nie zmienia to faktu, że byłoby to mocno problematyczne. A tutaj dokręciłem i śmiga. Uff. Jezu, kamień serca. Przygód ciąg dalszy. Blok mi się wykręcił. Jest taki okrzyk. Dobra. Teraz będzie git. Jezu, ale dobrze, bo każdą awarię naprawiam. To jest fart. Widzowie, dlaczego tak się dzieje? Że jestem poczciwy człowiek. No tutaj wszystko przysięga się przeciwko mnie. Za co? Te wszystkie plagi egipskie na mnie idą. Wszystkie kary na mnie idą. Witam was na wlocie do Torunia. No już tablica była. Macie tak w swoim mieście? Nie macie. Torun już taki normalniejszy, bym powiedział, bo już w tym ruchu inaczej trasa przebiega. Nie wjeżdżamy na rynek. I podjąłem decyzję strategiczną, że nie szukam restauracji na rynku, tylko jedę na Orlena na wylocie z Torunia.
to mi pozwoli zaoszczędzić dużo czasu. Dobra, Orlen w Toruniu. Tam jakiś stadion jest. Tam Kasparama. Kawałek tylko trasy, jestem zapiekanki, więc jest wszystko, czego potrzebuję. I pewnie podładuję sobie kamerę, więc no, na stacji będę nagrywał. No, jak mi się uda nagrać Imperium Ojca Ryzyka w ciągu dnia. Jest zielono. Ale żeby nie było, to nie jest tylko to. Ale też to i nie chyba z 50 budynków. No i kolejny taki nużący i nie najprostszy odcinek, czyli wały między Toruniem a Bydgoszczą. Z tego co mi nawigacja pokazuje, 11 km po takim wale. Ale zaraz zobaczymy, czy czasem jest dłużej. Bo czasem nawigacja lubi oszukać. Tam chłopaki wyrwali do przodu. Natomiast ja sobie chcę mega powolutku je przejechać, oszczędzając energię. Oni też mają plan uderzać na metę. Ale no ja wiem, że nie mogę się tutaj podpalić. To będzie lipa. Kurde, ale mi gładziutko w tym roku te wały idą. Zostało jeszcze 3,5 km. W zeszłym roku pamiętam, że się wlekły i wlekły. Już przede mną nie mieliśmy siły. A w tym roku jadę sobie spokojniutko swoim tempem. Bardzo spokojnym. I jest luz. Wiatr jest w ryj, więc generalnie cieszy mnie. Ha, widzicie? Pierwszy raz mi wiatr w ryj cieszy, ale dlatego, że już będziecie to widzieć na mapce. Zaraz robimy ostry skręt w prawo od Bydgoszczy w kierunku Grudziądza i ten wiatr w ryj będzie wiatrem w, no tak w ucho, a trochę w plecy, a bardziej w ucho. W każdym razie nie będzie wiatrem w ryj. Już sobie przypomniałem, o co chodziło z tymi wałami. One nie mają 10 km, są 12, tylko 20 parę. Więc tu już mi pokazywało jakoś gdzieś na szlak i w ogóle. Ale to było dalej po wale. Więc jeszcze hen przed nami ciągną się wały. No i tak powolutku. Jak taki plac tak wyrwała, to nagle dzwoniła. Nie wiedzieć czemu. O kurde, mamy to. Po 20 paru kilometrach kończymy wreszcie nawiast wału, a różne były odcinki, powiem szczerze, bo były odcinki takie w miarę równe i takie, gdzie po prostu urywało. Udało się. Ale co najważniejsze, 92, w sensie po 290 kilometrach w końcu nie będzie wiatru w twarz. Pozmieniamy kierunek, jedziemy w kierunku Grudziądza. 290 km z wiatrem w twarz. Tego się... Nie, dwóch rzeczy się obawiałem. Upału i wiatru w twarz. No, to miałem. Kombo. Dzień dobry. O matko, jaka niespodzianka. Takie niespodzianki to lubimy. Kawkę, na pewno kawkę. Może rozpuszczalną, bo ja sobie ją zrobię na pół z mlekiem. Kurde, ale fajnie. O tym to... O, to zaraz sobie wezmę. Na razie sobie arbuzika. To sobie teraz wypiję. Dziękuję bardzo. Ważny moment, bo do mety zostało mniej niż 200. W ogóle ten odcinek między Ostromeckiem a Chełmnem jest super, bo cały czas takie fajne asfalciki. Bez stresu, bez aut. Po płaskim. Gdzie się umierać? Z
Starogród. A ja zaraz zaczynam podjazd. Mamy odcinek specjalny w Mielnie. Hełmnie, kurde, przepraszam, Hełmnie. I co? No jak zwykle ślisko. Nawet bardzo. Ale jeszcze jadę. Natomiast z jedną nogą wypiętą, żeby się ratować. A teraz chyba wypnę jeszcze drugą. No prosto to tu nie ma. No dobra, to już trzeba sobie zejść. A my to kurde z Przemem robiliśmy chyba o pierwszej. Coś koło tego, jakoś tak. I tu był dramat i były drzewa przewrócone. Zobaczymy, czy to stały wystrój, te drzewa przewrócone. Czy tylko na chwilkę to było. Ale... no generalnie jest grubo. Ja się już nawet nie wpinam, żeby się nie wypierniczyć. Teraz tu widzę, że na razie tych drzew nie ma. Kurde, zaraz się okaże, jak to przejadę w 3 minuty, a my to pokonywaliśmy od gdzieś z pół godziny, bo to się w ogóle iść nie dało, bo było tak mokro po ulewie. Wtedy to były emocje. Teraz bułka z masłem. I jestem w Hełmnie. A stąd szybko do Grudziądza. A potem Gniew, Tczew i Gdańsk. Zmieniam troszkę outfit z racji tego, że jest chłodno, ale coś kurde mi weszło tu. Ścipło. O, jest. No, bo się chcę ubrać troszkę bardziej. Te krówki są co najmniej tak samo zdziwione jak ja. Dzień dobry. Dzień dobry. O, proszę. Dzień dobry, pani krówko. Co tam? No, luzik, nie? Kurde, ale jest relaks. Powoli czy do oporu? Lecimy. Dobra, single track Wisła w Grudziądzu, w zeszłym roku robiony o godzinie, a gdzieś piąta z minutami w tym roku. Dużo, dużo wcześniej, 23. Tego to na pewno nie było. To musiało wyryć przez ten rok. Wiesz? Okay. A mamy kolarstwo przygodowe w pigułce. No, na 100% takiej rzeczki tu nie było. Dobra, można jechać. O, tu to się dzieje. Jest grubo. Nie no, musiało dolać tu naprawdę solidnie. Co tam? No tak w Czechowicach Dziedzicach zgubiłem w zeszłym roku. Tu coraz ciekawiej. O, w dupę. A nie, w sumie, no dobra. Tego w zeszłym roku nie było. Takie to unowocześnienia. Nie ma, ale najlepsze jest to, że dosłownie parę metrów wyżej tego nie ma, nie? Więc mam nadzieję, że zaraz pod tą mgłę wjedziemy. Nie, ale ciekawe. A, bo tu są drzewa. Że na tym rowerze ciśniesz. No teraz już będą dobre odcinki, nie? Teraz tak, jeszcze ten i jeszcze łąki wczeskie, ale jest to też dobre. Tylko pytanie, czy tam też tak dolało, nie? Bo może... może tam nie jest tak źle. Może będzie lepiej, no to nie by było. No. Dla mnie jest tutaj... no ciężko. No. Dobra, ja pędzę ten, chyba że czegoś potrzebujesz. Nie. To ci mogę ten, bo ja mam
wszystko co ten. Kurde, to jest siła walki i hard ducha, nie? Były na starych wigrach. My tu sprzęty za tysiące. A tu wigry 3 i można. O dziwo mam, o kurde, mam bardzo duże buty właśnie, które przejechałem, ale generalnie mam bardzo dużo energii, więc ta stuwa będzie dość prosta, co mnie cieszy. I lecę do mety, przez to, że jest taka mgła, że gniewu nie widać. Ja marzłem. Ale włożyłem sobie moją kurtkę przeciwdeszczową i w tej kurtce jest mi całkiem spoko. Chociaż niestety podjazdu w niej żadnego nie zrobię, bo się w środku ugotuje. Co było? Bo chwilę widzieliście na nagraniu. Natomiast generalnie bardzo trudne odcinki przed wiosłem dużym i małym. Same wiosła spoko, ale była jedna, zdaje się, modyfikacja trasy. Takie strome zejście, które po tych ulewach no do najprostszych nie należało. Generalnie no tu znowu pogoda rozdała karty. Czyli te miejsca wszystkie byłyby w miarę sprawnie przejezdne, gdyby nie było po takich ulewach. Tam zalało wszystko, zrobiło się jedno wielkie błoto. No, masakra. Ale cóż, lecę dalej. Się cieszę, bo nie musiałem notki samemu robić. Mateusz bardzo spoko. Troszkę pod koniec niestety już jego tempo spadło, więc postanowiliśmy się rozejść, ale już jest jasno, więc jest to bezpieczne. Gdzie są lepsze wschody jak nie na Wiśle? Powiedzcie mi. Wow. I ten świat nagle w 2-3 minuty staje się zupełnie inny. Przyjazny. Kozacko. Zbliżam się powoli do drzewa. Siła jest. Motywacja jest. Wszystko jest. No to ostatni trudny fragment przede mną. A konkretnie Łąki Tczewskie. Znaczy trudny, nieprzyjemny, nie? Bo jest nierówno i tak dalej. Mam czy co, ale takie bycze konie widzę. Jeszcze idzie w szkodę, bo wchodzi w pszenicę. Jakąś musiały spierdzielić. Czy takie konie są niebezpieczne? Halo widzu. Są czy nie są? Drogi koniu, kończę właśnie ultramaraton Wisła 1200. Do mety mam 50 km. Jeśli nie chcesz mi pomóc, to przynajmniej to kurna nie zabij. Cześć koniku. Jedz sobie, jedz. Ale jesteś piękny. Ja cię kręcę. Cześć drugi koniku. Już ci schodzę z drogi. A ja tędy jadę. Cześć! Hej, umiem się obchodzić z końmi. No, plus jeden do umiejętności. Ojojoj, co tu się wydarzyło? Się wkręciło. Awaria naprawiona. Słyszycie tego ptaszka? Jakie dziwne dźwięki wydaje. Alarm jakiś. Ja z tymi łąkami tczewskimi to się chyba nie polubię. Taki fragment, żeby wykończyć tylko wszystkich. W sumie jedyne co jest na tych łąkach tczewskich to doły. I tyle. Według mnie Leszku już by trzeba było w sposób cywilizowany do tego podejść. I jednak te łąki z programu wyłączyć. Gang kotów. Thank you.
Tam jest morze. Tam, tam. Brawo, gratulacje. Tam, 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 tam. Mamy to. Mamy to, mamy to. Wypinamy się, bo się wywalimy. Ale mamy to. Ujście Wisły. Tam widać morze. Czy widać morze, no. Nie widać lądu, może tak. Zrobione. Zrobione. Ciach. Jesteś tu. Dobra, moja facjata. Ja jestem tu. No, to trzeba się i pożywić, i uczcić. I lecieć na łowiankę. Nie chcę się wsiadać na rower, bo na tych kamulcach to ręce strasznie bolą. Z drugiej strony przez chwilę sobie przypierdziłem w kolano. I to boli jeszcze bardziej. 8.56 tak w ogóle. Czyli właśnie mija dokładnie 120 godzin od kiedy wyruszyłem. No 120 godzin i 1 minuta. Krótkie podsumowanie, zanim wjadę na metę. Czas troszkę ponad 121 godzin. Jakieś 121.20. Więc poprawa w stosunku do zeszłego roku 8 godzin 20 minut. Zdecydowanie trudniejsza edycja niż poprzednia. Z racji tego, że karty rozdawała pogoda. Pierwszy dwa dni upał, trzeci dzień spoko, czwarty dzień wiatr i burza. Więc generalnie było bardzo, bardzo ciężko. Jestem pewny, że szedłbym może nawet nie do tych 100 godzin, ale powiedzmy 110 przy normalnych warunkach to było spoko. Tak bez jakiegoś większego problemu. Jesteśmy na Łowiance. O matko. No panowie, ja tu się spieszę, mi tu lecą minuty. Błogość. Brawo. Gdzie żeś ten rower tak wywrócił? Weź mi nie mów. Wiesz gdzie? 10.12. Dokładnie to te łąki przed wiosłami. Znaczy generalnie edycja trudna przez pogodę, nie? No tak. Najpierw ja bym powiedział tak. Bardzo trudna bardzo przez proszę, pogodę. To jest twoje miejsce na tej chwili. Zaraz tylko... Czekaj, tylko poprawię... O! Teraz będzie lepszy tak, brzuch. Wykrójmy te spodnie, mam takie, nie? One się kończą trochę... Ale asosy... Patrz. No nie teraz, no. Nie teraz, kurde. Ale asosy miały jeszcze gorszy. One to w ogóle się ten, no. Te po prostu powstały. Najlepsze to z Decathlona, bo potąd tak. Sięgały, nie? Jeszcze ten wiatr na koniec, nie? No i trochę w ryj, nie? Na koniec. Trochę, no. Ale i tak lepsze to niż 295 km od Warszawy do Bydgoszczy, nie? Bo tyle naliczyłem, że było w ryj. No, szczególnie... Piosenka miała dobrze, bo miała taki silny wiatr w niedzielę tam właśnie ten cały. No tylko mieli też upał, nie? No 36 stopni w cieniu. A czy pogoda w tym roku strasznie rozdawała karty? No. I... No ja źle losowałem, nie? Bardzo źle.